Działo się to w Katowicach dnia 29 października 1936 roku. Akt notarialny zakupu tej działki. No, taki jest początek. Ten akt notarialny posiada taką jeszcze pieczęć lakową. O, coś takiego. Jest to oryginalny dokument, go pieczołowicie go chronimy, bo to już tam dla potomnych jeszcze będzie. No, mamy oczywiście plany budynku też oryginalne. Tutaj mamy je naklejone na kartonik, żeby się nie zniszczyły. Wyciągamy je tylko na specjalne okazje, żeby pokazać. Kazimierz Wędlikowski wzniósł bardzo ciekawy budynek funkcjonalistyczny z tak zwanymi mieszkaniami dochodowymi, ale również dla siebie. Państwo polskie przygotowało też pewne ulgi, ponieważ no, widziało swoje braki w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez osiedla, szczególnie w latach 30. i próbowało jakby wciągnąć do tej idei wznoszenia budynków mieszkalnych prywatnych inwestorów, dając im po prostu odpowiednie ulgi. Bank Gospodarstwa Krajowego przecież oferował kredyty, a potem państwo polskie odliczenia od podatku. Moi dziadkowie Kazimierz i Henryka oboje byli ginekologami. Z początkiem roku 1938 zaczęli budowę tej kamienicy. Budowa kamienicy została zakończona 7 stycznia 1939 roku, to znaczy została odebrana przez policję budowlaną i oddana do użytku. Projektantem kamienicy był Stanisław Gruszka. Było dwóch architektów w Polsce międzywojennej, które stosowało wklęsło wypukłe formy. I między innymi był słynny profesor Juliusz Żurawski, który też miał mieć inwestycje w Katowicach, ale nie doszło do realizacji. Natomiast Stanisław Gruszka zaprojektował właśnie tutaj taką wklęsłą, wypukłą formę zarówno w klatce schodowej na ostatniej kondygnacji ściany, to jest w kształcie litery S, jaką stosował również jeszcze trzeci architekt, Karol Szajer. I właściwie trzech takich mamy w Polsce. Żurawski, Karol Szajer i Stanisław Gruszka. I tutaj też jest w kondygnacji parteru na zewnątrz to widoczne. Ale mamy rzeczywiście no, chyba jeden z najlepszych obiektów modernistycznych w Katowicach. Po przeciwnej stronie kwartału Narożnego jest oczywiście bardzo też ciekawy budynek autorstwa Karola Szajera dla prawnika Wojciecha Żytomirskiego zaprojektowany. I te dwa jak gdyby ujmują jeszcze trzeci w środku, budynek PCK. Oglądając dom Wędlikowskich, warto podejść pod samą ścianę i przyjrzeć się, co dzieje się tutaj. Tutaj mamy tynk, górna część jest chropowata, ale udaje płyty kamienne. Niżej mamy tynk gładki, a obok pomalowany na biało. I kiedy podejdziemy do narożnika, warto zadrzeć głowę do góry i zobaczyć, że zewnętrzne szyby narożnikowych okien są wygięte. One były specjalnie walcowane w ten sposób, aby pasowały do rozmiarów tego narożnika. I kiedy pójdziemy dalej w dół ulicy, po kilku krokach znowu zatrzymajmy się i spoglądnijmy w górę i zobaczmy, że ściana parteru ma taką falę. Gładko przechodzi w uskok, który na wyższych kondygnacjach jest już zupełnie inaczej zorganizowany. I ostatnim elementem niech będą te przepiękne, niewielkie, półokrągłe balkony na końcu budynku. Kazimierz Wędlikowski decyduje się właśnie na architekturę prostą, racjonalną, z bardzo dużym doświetleniem wnętrz, z tutaj narożnymi oknami, które mają wypukłe szkło. Trzeba było specjalnie takie zamówić. To też nie było takie proste. Bardzo jest to ciekawe rozwiązanie. No i tutaj Stanisław Gruszka znakomicie się z tego wywiązał, wprowadzając do tego zestawu tych elementów architektury racjonalnej o takim częściowo streamlinowym charakterze, bo mamy tutaj mostek kapitański. Taki jak na statkach, to przecież Le Corbusierowi o to chodziło, ale nie od strony estetycznej, tylko od strony praktycznej, żeby ten budynek wielorodzinny był po prostu znakomicie działającym organizmem, jak maszyny, które są zaprojektowane bez zbędnych elementów w sposób racjonalny, ekonomiczny i które mają służyć konkretnemu celowi. To miał być pewien sposób myślenia o mieszkaniu jako o sprawnym organizmie, który dostarcza nam komfortowego życia.
i właśnie Stanisław Gruszka dla Kazimierza Wędlikowskiego taką rzecz zrealizował przy ulicy PCK 10. Streamline Modern, nurt koncentrujący się na prowadzeniu jakichś pasów poziomych przez całą budowlę. To jest coś, co jest niewątpliwie estetyką szczególnie polecaną przez Franka Lloyda Wrighta w różnych odmianach, bo Frank Lloyd Wright prowadzi te pasy poziome w swoich budowlach, zarówno tych, które są kanciaste i opierają się na dominacji kąta prostego, jak i właśnie w tych, które są zaokrąglone. I można by powiedzieć, że ten element pojawił się potem w twórczości Mendelssohna, który był autorem nie tylko Domu Jedwabiu, właśnie takiego kanciastego i opartego na dominacji kątów prostych, ale także domów towarowych, zarówno w Berlinie, jak i we Wrocławiu. I tam już można zaobserwować te piękne, zaokrąglone narożniki, w których pasma szkła prowadzone poziomo przeplatają się z pasmami muru tynkowanego. Coś takiego znalazło odzwierciedlenie także w architekturze mieszkalnej i w Katowicach może najpiękniejszym tego przykładem jest dom Wędlikowskich. Tam rzeczywiście mamy do czynienia z taką architekturą, w której nie ma już żadnych ozdób naklejanych, tam nie ma ornamentów, nie ma jakichś motywów wykonywanych ze stiłku. Mamy do czynienia właściwie z czystą bryłą, która oddziałuje tylko jej sposobem ukształtowania, właśnie tym pięknym prowadzeniem narożnika zaokrąglonego. I o estetyce tej budowli tak naprawdę decyduje właśnie ta kwestia ciągnących się przez wszystkie elewacje poziomych pasów, które w taki sposób piękny akcentują rytmikę tej budowli. Kamienica Wędlikowskich jest jedną z najciekawszych kamienic czynszowych w Katowicach. Była budowana pod wynajem dla dość majętnego klienta. Tacy klienci tutaj w Katowicach byli. Byli to lekarze, adwokaci, urzędnicy państwowi. Była to klientela o dość zasobnym portfelu i z myślą o nich wykorzystywano w budynkach dość drogie materiały wykończeniowe. Tutaj mamy w sieni, czyli na tej najniższej części klatki schodowej, dwa rodzaje marmuru, jeden taki jasny, drugi szary oraz trawertyn. Do tej pory klatka windy jest zachowana. Co prawda urządzenia wyciągowe są już zmodernizowane i nowe, ale wchodząc do niej możemy poczuć się jak te 80 lat temu, kiedy pierwsi lokatorzy pewnie chodzili oglądać mieszkania w tej kamienicy. Warto też zwrócić uwagę na stolarkę drzwiową, na drzwi wejściowe, na kryształowe szyby w drzwiach, na klamki z jednej i z drugiej strony i też na same drzwi do mieszkań z wystylizowanymi, takimi modernistycznymi numerami i modnymi klamkami w formie kulek. W momencie wybuchu wojny, 1 września, babcia tylko mieszkała w kamienicy, ponieważ dziadek wcześniej dostał powołanie i pojechał na front. Po paru dniach Niemcy przyjechali pod nasz budynek ciężarówką i kazali babci w ciągu pół godziny się spakować i wywieźli ją do Landskrony. Z tej Landskrony później w czasie wojny babcia tu próbowała zobaczyć, co się w kamienicy dzieje, ale okazało się, że dozorczyni, którą wcześniej zatrudniła, nie wpuściła jej do budynku. Nur für Deutsche, nie ma tu wstępu i na tym się skończyła wizyta. Po wojnie dziadkowie wrócili do kamienicy,
No ale niestety już kamienica była cała zajęta przez lokatorów, którzy zostali przez Urząd Miasta wprowadzeni do budynku z przydziałami z Urzędu Miasta. Dziadkowie zajęli, tylko mieli jeden lokal wolny na czwartym piętrze, na ostatnim piętrze. Później ojciec z mamą przejęli już ten budynek, jak zmarła babcia. No i właściwie za czasów komunistycznych to tutaj troszeczkę przeszli piekło z tym budynkiem. No bo wiadomo, były czynsze regulowane, nie było pieniędzy z czynszów praktycznie żadnych. Ojciec jako architekt nie mógł znaleźć pracy. Zresztą jeżeli był synem kamienicznika, to też miał w ogóle problemy przez to, bo wiadomo, kamienicznicy byli tam najgorszą grupą społeczeństwa. No i tutaj próbowali, naprawiali, remontowali sami z mamą ten budynek. Toczyły się sprawy sądowe z lokatorami, bo tutaj nawet jak nie płacili, mieliśmy wyroki eksmisyjne. Nie można było ich nigdzie wydostać, bo miasto miało obowiązek dać lokal zastępczy, nie dawało. No wiadomo, to właściwie nawet do dzisiaj to trwa. Dzisiaj możemy się cieszyć, że pierwotny właściciel jest ciągle tym właścicielem i że dba o ten budynek, i ten budynek rzeczywiście prezentuje się znakomicie. To właśnie Ryszard Wędlikowski sam udał się do konserwatora w Katowicach i na jego życzenie został on wpisany do rejestru zabytków. Bardzo szczególna i rzadka postawa. Robimy wszystko zgodnie tutaj z zaleceniami konserwatora zabytków i robimy to z wielką ochotą, bo chcemy to wszystko zachować, tak? Jak na przykład okna, które remontujemy co kilka lat, bo wiadomo, to drewno niszczeje i trzeba to cały czas tą substancję utrzymywać. Także nie mamy ani jednego plastikowego okna w naszym budynku. Wszystko są okna oryginalne, 80-letnie, no bo to już 80 lat ma ta kamienica. I są też narożne tutaj cylindryczne szyby. Mamy jedną tam pękniętą, którą będziemy chcieli usunąć, znaczy wymienić, i mamy już producenta, który tutaj w Tarnowskich Górach jest szklarz, też dziada, pradziada, który takie rzeczy jeszcze potrafi zrobić. To miejsce jest miejscem życia i odpoczywania, ale też przede wszystkim pracy. Od już nie pamiętam kiedy, nie byłem na urlopie nawet. Cały czas coś się dzieje, coś się wydarza. Czy jakieś remonty planowe, nieplanowe i coraz więcej ludzi się też interesuje tą moderną, czy naszym budynkiem, przychodzą tutaj. No trochę na to czas też jeszcze znajduję, żeby właśnie rozsławiać tą naszą kamienicę. Jestem dumny w sumie z tego na pewno, że mamy tą kamienicę i że to jest nasza rodzinna, zawsze będzie pamiątka.